Na początek w imieniu moim własnym i tych, którzy tutaj lektorów, komentatorów, chcę powiedzieć, że tu jest napisane tak, posłuchajcie. Ruch Światło Życie, ja tego muszę sobie pomóc trochę. Ruch Światło Życie, Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Świętego Wojciecha Chwile, wersja studyjna do użytku wewnętrznego. Skoro to jest wersja studyjna tego nabożeństwa dzisiaj, to się nie dziwcie, że mogą być zachwiania, błędy, ktoś gdzieś tam wejdzie komuś w drogę, prawda? No i homilia też będzie studyjna. Innego wyjścia nie będzie. Oglądałem wczoraj wszystkie uroczystości, które były w obozie oświęcimskim. Pamiętam wypowiedź rabina z Jerozolimy. Porównał swój naród izraelski tak, do drzewa. Drzewo ma korzenie mocne, silne, ma pień, wyrastają wspaniałe gałęzie, a na gałęziach są nawet nieraz owoce. Może stać się z drzewem bardzo różnie. Można oberwać owoce i to się dzieje zwykle jesienią. Można nawet poobcinać gałęzie i to się też dzieje, by drzewo oczyścić, ale nieraz można te gałęzie za wiele obciąć. Można nawet w pewnym sensie zniszczyć pień. Źle się stanie, gdy zatruje się korzeń. Gdy zniszczy się korzeń, wtedy drzewo już nigdy nie powstanie do życia. Zniszczony korzeń jest śmiercią drzewa. Dzieci, nabożeństwo światła. Patrujemy się dziś w płomień paschału. Patrz, jaki on jest nędzny, jaki nikły. Niedługo zapalimy świece oazy, roku. Zapalicie świece waszych wspólnot. Nikłe. Chociaż świeca potężna, jednak płomień nikły w stosunku do chociażby jednej żarówki. Popatrzcie na te potem wasze świece. To jest nie tak. A właśnie to jest tak, jak było z Mojżeszem. Musiał stanąć przed krzakiem ogorującym. To był też ogień. Żywy, prawdziwy ogień. Zdejmij buty przed tym ogniem. Ziemia święta jest. Mówi Bóg do swojego sługi Mojżesza. Mówi bardzo ostro. Płomień, który mu daje Bóg z krzaku gorącego, ten płomień jest zadaniem. To nie jest tak, że Mojżesz się pobawił trochę. Zobaczył, że jest mu ciepło, lepiej, milej. Dmuchnął i się zgasił. To był płomień, który był zadaniem. Masz iść do pokolenia Izraela, powiedzieć Faraonowi i wyprowadzić lud. Masz być przywódcą. Ten płomień jest zadaniem. To nie był płomień zabawka. Świece w stosunku do olbrzymich Jupiterów są nikłe. Ale ten płomień z tej świecy, tak jak płomień z krzaku gorącego, nie musi oświetlać ciemności zewnętrznej, nocy. Chociaż to czyni bardzo słabo, lepiej to robi elektryczność. Ten płomień, który zabierzesz do domu, nie musi oświetlać swojego mieszkania, gdy zabraknie nagle elektryczności. To jest płomień, który oświetla serca i umysły. Rozumiesz? Ten płomień, który zabierzesz stąd, oświetla serca i umysły. I to jest twoje zadanie. Wielkie zadanie. Niech spadną wszystkie owoce ruchu. Niech się rozwalą gałęzie. Niech pień się nawet zachwieje. Nie masz prawa pozwolić, by się zatruł korzeń. Nie wstanie ruch. Nie wstanie nic. A to jest korzeń. To światło, które dzisiaj bierzesz, jest korzeniem. I dlatego Paweł tak wyraźnie, jednoznacznie mówi dzisiaj. Jednoznacznie do nas mówi. Nie jesteście dziećmi ciemności. Bo wzięliście światło. Światło, któremu jest na imię Jezus Chrystus. Wzięliście w swoje dłonie światło, które ma rozpalać umysły, rozgrzewać serca, zmieniać człowieka. To jest takie światło. Inne światło. To nie jest światło, które weźmiesz, przejdziemy kilkoma uliczkami miasteczka i wrócimy z powrotem tutaj. Zdmuchniesz, pojedziesz do domu, się skończy.
Dzieci kochane, Paweł wyraźnie powiedział, to jest światło, które ma być nowym życiem. Życiem, które będzie żyło nie w ciemnościach, nie jak niewolnicy, jak poddani całemu zewnętrznemu naciskowi świata. Jakim jest człowiek, który jest oświecony światłem? Aktor na estradzie, ksiądz przy ołtarzu też reflektorami. Czy to znaczy, że jest ktoś kimś? Człowiek, który jest oświecony tylko światłem zewnętrznym, to będzie człowiekiem, który potrafi usiąść w czasie pogrzebu Jana Jeziorańskiego w pierwszej ławce i drwić z papieża. To jest taki człowiek. To jest twój prezydent. Ja go nie wybierałem. To jest właśnie człowiek bez światła. To jest człowiek, który nie ma w sobie ognia. To jest człowiek maskotka oświecona. To jest człowiek przegrany. To światło nas ma zachęcić, nam pomóc odczytać znaki dzisiejszego czasu. Mojżesz odczytywał te znaki, które postawił przed nim Bóg, oświecony mocnym ogniem krzaka gorącego. Paweł już mówi o skutkach przyjęcia światła. Mamy być ludźmi jasności, ludźmi światła, ludźmi prawdy, miłości. To jest sens tego nabożeństwa. A potem jest Symeon. Ucieszony. Światło na oświecenie pogan. Nie to światło. Nawet nie słońce. Nawet nie światło wielkiego siedmioramiennego świecznika, gdzie było 7 świec. Światło na oświecenie pogan, a na ręku ma dziecko. To jest Jezus Chrystus. To światło nam symbolizuje dokładnie Jezusa Chrystusa. Patrzyłem wczoraj na tę uroczystość w Oświęcimiu, bo będąc klerykiem chodziłem tam, pierwszy rok filozofii mieliśmy. Widziałem kobietę siedzącą na pryczy i płaczącą. To była jej prycza. Ona tam leżała. To była jej prycza, gdy była zamknięta. I tylko widziałem jednego człowieka. Juszczenkę. Może ktoś się zaspaczył. On jeden się przyżegnał. Gdy tylko niosili światło i kładli na tablicach poszczególnie zmarłymi, zabitymi, zamordowanymi strasznie ludźmi. On jeden odsunął się o krok i uczynił znak Krzyża Świętego. On tylko jeden zrozumiał, co to jest światło. Że to nie to, że niósł tylko to światło. Nie tylko to, że cały plac już był pięknie oświetlony mocno. To było wszystko nic. Światłem był znak Krzyża Świętego, który on uczynił. Dzieci kochane, czy chcecie naprawdę być ludźmi zniewolonymi? Ludźmi ciemności? Chcecie być tylko naprawdę takimi ludźmi, którzy będą oświetleni zewnątrz? Będą parodią człowieka. Oświetleni zewnątrz, pięknie będą wyglądać. W środku sama ciemność. A Paweł powie, nie róbcie tego, co robią poganie. A dzisiaj by powiedział, nie róbcie tego, co wam proponują liberałowie. Inne zadania były wtedy, gdy był Paweł. Inne zadania, gdy był Mojżesz. Inne zadania dzisiaj przed nami stawia Bóg. Ale zawsze jest to samo światło. To jest zawsze ten sam Chrystus. Ten sam. A wezwania są nowe. Ale zawsze mówią tak. Macie być dziećmi światłości. Macie się umieć ucieszyć, jak ucieszyła się Anna prorokini, gdy zobaczyła Jezusa w świątyni. Macie umieć odczytać Jego wolę dzisiaj, tu i teraz. On jest światłością. Światłość daje życie. Zatrute korzenie. Strasznie zatrute korzenie. Zatrute korzenie młodzieży niemieckiej. 68% młodzieży ponad 16 lat nie wie, co to jest obóz oświęcimski. A jeżeli już, to mówili, Polacy zbudowali. Słyszysz? Mordercami jesteśmy. Z
co to jest za krudy, zatruty korzeń, to nie chcę być mojej ojczyźnie. Nie chcę być światłością tu. Pojadę gdzieś na zachód. Będą mi dobrze płacić, będę lepiej żyć, lepiej mieszkać. Dlaczego niszczysz twój korzeń? Dlaczego chcesz zatruć, a nie rozświetlić? Dlaczego chcesz kupić coś, co jest byle czym, a nie rozświetlić prawdziwym światłem Chrystusa? Ja pamiętam. Nabożeństwo światła na Kopiej Górce prowadził ojciec Blachnicki. I nagle nie stąd, nie zowąd przychodzi do nas jakiś pan, pyta się o Blachnickiego, ten się mu przedstawia. Pan bardzo zniszczony, bardzo skromnie ubrany, pokazuje mu jakąś kartkę, jakieś coś tam. Ten się ubiera w albę, Blachnicki mu pozwala. Okazuje się, że to był ksiądz. Na imię mu był Józef. Czechosłowacki ksiądz. Przeszedł przez granicę na lewo. Kilkanaście dni był tylko księdzem. Wyświęcony podziemiu oczywiście. Złapali go przy odprawianiu mszy i pognali na kamieniołomy. Uciekł stamtąd. Pozwoliliśmy mu razem z nami odprawiać to nabożeństwo. Jak ten chłop młody płakał. Jak on przeżywał to nabożeństwo. A gdy ono się już skończyło, poszliśmy do mieszkania księdza Blachnickiego, a potem wyszliśmy na taras. Szło dużo młodzieży. Blachnicki mówi, boję się o Słowaków, o Czechów. To było wtedy jeszcze jedno państwo, Czechosłowacja. Przecież oni ich zamkną przy granicy. Przecież oni wszyscy przez zieloną granicę przeszli. Nikt nie ma żadnych dokumentów. No i pozamykają tych dzieciaków. A Józef tylko uklęknął i klęczył. A potem stał się pyta Blachnickiego. Pyta się tak. Kiedy u nas będzie można zrobić takie nabożeństwo? Kiedy u nas? Cicho się zrobiło. Było nas tam kilkunastu księży. A Blachnicki wziął go za rękę, podprowadził do barierki przy tarasie i mówi, słuchaj, Józef, oni niosą światło. Wiesz? Oni niosą światło. To znaczy, oni niosą Jezusa. Rozgorzeje to światło waszej ojczyźnie. Rozgorzeje to światło waszej ojczyźnie. Te słowa pamiętam dosłownie. Bez jednej przesady. Rozgorzeje to światło waszej ojczyźnie. I rozgorzało. To te dzieciaki zanieśli światło. To ten zmaltretowany kapłan, tylko za to, że mszy odprawiał, siedział w kamieniołomach. O zniszczonym zdrowiu. Oni zanieśli światło. Dzieci kochane, jak długo chcecie siedzieć w ciemności? Wy ochrzczeni, wy z ruchu światło życie, przeżywający przepiękne nabożeństwo światła, jak długo chcecie być niewolnikami grzechu ludzi i nie wiem czego jeszcze, może więzów politycznych, jakichś innych układów. Jak długo chcecie być niewolnikami? Jak długo pozwolicie sobie podcinać korzenie własnego życia, własnej wiary ojczyzny Kościoła? O, biorę dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Nie lubię tego paszkwila, ale go czytam. No i już. Bo mi życie zabrali. To znaczy Gazetę życie, że jakoś swoim życiem żyję. Byle jak, ale żyję. Czytam o księdzu Ryszardzie M. w Salezjaninie, który wyłudził dużo pieniędzy w Wrocławiu, zbudował za to kościół i inne rzeczy. Takie by takie bukwy. A w końcówce napisali, pieniądze już zostały oddane przez przełożonych generalnych. Człowiek światłości na takie coś napluje. A człowiek ciemności powie, no tak, znowu ksiądz Ryszard M. narozrabiał, a oni wszyscy są tacy. Zapomnieli, te pieniądze zostały oddane. Krzywda ludzka została wyrównana. Rozumiecie to? Józef, rozgorzeje światło waszej ojczyźnie. W naszej gaśnie. W naszej gaśnie coraz bardziej, bo my mamy już nową kulturę. Kulturę drapieżniego kapitalizmu. Już nie mamy gorejącego krzaka. A nasz Mojżesz drwi sobie z
papieża. Dobrze, że jest to Mojżesz cywilny, bo jeszcze jest inny Mojżesz. Słyszałeś? Ile było krzyku? Człowiek światła dnia dzisiejszego, przedwczorajszego, w czasie wojny, w powstaniu warszawskim, wziął ślub ze swoją żoną, a za prezent dał jej garść pelargonii, który udało się jeszcze zachować. Jeziorański, oczywiście on. Opluty, karzeł zaciekłej reakcji, a okazał się człowiekiem światła. Okazał się człowiekiem nieszącym Chrystusa. Wtedy, kiedy bronił ojczyzny, bronił Częstochowy przed tunelami. Są tacy ludzie. Dzieci, dlaczego ich nie kochacie? Dlaczego uciekacie w światło oślepiającej dyskoteki z amfetaminą jeszcze i robisz z siebie wariata? Powiedz mi to. Powiedz, ksiądz jest stary, ksiądz się nie zna na nowoczesności. Co to za nowoczesność, która ci robi dziury w mózgu? Popatrz, nie tak dawno, znowu, 15-letnie dziewczyny się tłumaczą, dlaczego w ciąże zaszły. A pani im tłumaczy, bo jesteście głupie. Trzeba się było zabezpieczyć. Powiedz mi, kto tu jest światłością? Ten opluty człowiek, którego nazywano karłem reakcji, czy ta oświecona pani lampą telewizora? I oświecona na pół głupią wiedzą? Co ty potrafisz dzisiaj wybrać? Co ty potrafisz wybrać? Wybierzesz to światło, które weźmiesz w rękę? Nie rozproszę ciemności. Nie rozwali ich. Bo to światło rozprasza mrok serca. To światło rozgrzewa serce. To światło rozprasza mrok umysłu. Daje nową siłę. Daje siłę poznania, dochodzenia do Pana Boga. Ja jestem światłością świata. Panie, cieszę się, że dałeś światłość. Światło na oświecenie pogan, krzak grojący mocny i posłanie Mojżesza. A ci, którzy byli posłani, już nie żyli w ciemności. Tak nas dzisiaj uczy Słowo Boże. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co ja, co wy z tego światła Chrystusowego rozumiemy. Ile żeśmy z tego wzięli do swojego życia. A to światło jest aktualne dzisiaj. Jest dla nas wezwaniem na dzisiejsze czasy. Dzisiaj nie pójdziemy bić Amalekitów. Dzisiaj nie będziemy mówić o niewolnikach. Ale dzisiaj powiemy o ludziach kanałów. Powiemy o dzieciach zatuczonych, zamordowanych w Wiesławiu. Dzisiaj powiemy o porozwalanych matkach, którym zabrano dziecko. Dzisiaj powiemy o dzieciach przerabianych na kosmetyki. Ja mam artykuł o tym. Szkoda, że go nie zabrałem. Dzisiaj to się dzieje. Nie, nie, to nie było wczoraj. To jest dziś. Cywilizowana, dwudziestowieczna kultura. Mądra kultura, podparta nauką. Wiesz co zrób? Wróć do źródła światła. Do Chrystusa. Po raz pierwszy to źródło światła zapłonęło w tej świątyni. To tutaj, w tym kościele, zapaliliśmy po raz pierwszy światło i powiedzieliśmy o nieświatłości. To tutaj po raz pierwszy żeśmy szli z procesją po kościele wtedy, bo nas na ulicę nie wypuścili. Są ludzie, którzy to pamiętają. Są ludzie tu, w tym mieście, którzy to brali. I tu jesteśmy u źródeł, u samiuteńkich korzeni powstania. A człowiek bez korzeni poleci w powietrze. Człowiek bez korzeni musi uschnąć, bo jest zatruty. To się wszystko tu działo. W tym kościele. I tutaj jest nasza siła. W tych murach, które pamiętają tyle już dziesiątków modlitw w nabożeństwach światła. Tu jest nasza siła. W tym płomieniu. Nie daj się oświetlić, ogłupić. To światło zmienia serce. To światło, którym jest na imię Jezus, bo tak to powiedział Symeon, zmienia z ciemności w jasność umysły. To światło jest życiem.
Boże, daj mnie to zrozumieć. I za tymi, którzy mnie słuchają, proszę. Amen.